Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Sezonowego w kolekcji. Dzisiaj pokażę, co udało mi się kupić w miesiącu luty. No i zaczynamy. Pierwsza gra. Killzone. Nie wiem, jak to widać. Chyba widać wszystko. Killzone na PlayStation 2. Pierwsza część strzelanki pierwszoosobowej, wydawanej tylko na konsolę Sony. Kupiłem do kolekcji też, żeby kiedyś ograć. Miałem podegrywać jakieś gameplaye, gdzieś wstawić w rogu, ale trochę brakło mi czasu. Następna gra. Na PlayStation 2. Splinter Cell Pandora Tomorrow. Dostałem jako gratis. W sklepie, gdzie kupiłem kilka gier na tego playa dwójkę. Ogólnie w luty był słabym miesiącem z powodu innych wydatków. I są głównie gry na Playa dwójkę. Trzecia giereczka. Medal of Honor Rising Sun. No, strzelanka drugowojenna. Akcja dzieje się bodajże na Pacyfiku. Co ja wiem. Kupiłem do kolekcji, że zawsze chciałem wszystkie Medal of Honor ograć, te starsze, drugowojenne. Następna giereczka. Medal of Honor European Assault. Albo kto woli, po polsku Wojna w Europie. Również strzelanka. Również druga wojna. I też na Playa dwójkę. Ogram, na pewno ogram kiedyś. Następna giereczka. Zaskoczenie teraz. Medal of Honor Frontline. No, kolejna część drugowojennej serii strzelanek. Ogólnie mnie tak jakoś mnie naszło, bo nie ma już żadnych ciekawych gier drugowojennych. Dlatego kupiłem trochę właśnie starszych do ogrania, żeby sobie powspominać. No i teraz też druga wojna. Też PlayStation 2. Tylko że zupełnie inna seria. Call of Duty 3. Też również strzelanka, tak jak Medal of Honor. Również pierwsza osoba, też trzecia wojna. Trzecia część. Z tego co się orientuję, to chyba inny front jest z trzeciej części. No i Call of Duty 3 wyszło również na Playa 3 i na Xboxa 360. Pewnie też kupię kiedyś. Następna giereczka. Call of Duty 2 Big Red One. Druga część koda wydanego na Playa 2. Z tego co słyszałem, podobno słaba bardzo. Ale to już sam ocenię. Niestety chyba wszystkie te gry są po angielsku. Chyba na Playa 2 nie wychodziło nic po polsku z takich właśnie kodów i mochów. No i ostatnia gra na Playa 2. Call of Duty Finest Hour. I chyba taka pierwsza część koda. Tutaj w budowku jest polika, jest trochę jakaś jakby przysmażona, rozerwana, nie wiem. Również do ogrania, będzie czekało w kolejce. I to było na tyle, jeśli chodzi o Playa 2. Teraz ostatnia gra z lutego. Czyli no to, co już wszyscy kupili, dawno grali. Shadow of the Colossus, czyli remake. Jest to remake no, gry pod tym samym tytułem z Playa 2, która potem jeszcze była remasterowana na Playa 3. No i teraz wyszła na Playa 4. Na pewno ogram, no czeka aż skończę w końcu Assassina.
Unity. No i pewnie jeszcze trochę poczeka w tej folii. I tak oto prezentuje się miesiąc luty. To było na tyle. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, łapkę w dół. Subujcie, komentujcie. Dajcie znać, czy zrobić jakiś gameplay z jakichś gier, które kupuję, które posiadam. Na przykład, nie wiem, z któregoś Medal of Honor, albo z Koda, albo z Shadow of the Colossus. Czy ktoś by w ogóle takie coś oglądał. Także to by było na tyle. Dzięki. Bajo. Papatki.